Nie dalej jak miesiąc temu mieliśmy przyjemność przekazać Państwu informację o pozyskanych przez powiat wadowicki rekordowych 15 milionach złotych na modernizację kształcenia zawodowego. Dosłownie wczoraj na moim biurku pojawiła się umowa na dofinansowanie, którą z przyjemnością podpisałem, jakby finalizując cały ten proces pozyskania tej największej w skali województwa małopolskiego dotacji na nasze CKZ-IU, które powstaną dwa w Wadowicach, jeden w Andrychowie. Dzisiaj spotykamy się, ponieważ mamy dla Państwa kolejną wspaniałą informację dla mieszkańców powiatu wadowickiego. Otrzymaliśmy kolejną wielkie dofinansowanie z Unii Europejskiej, tym razem na poprawę usług geodezyjnych i kartograficznych w powiecie wadowickim. Mówię tutaj o kwocie też rekordowej, bo o 10 milionach złotych. Wywalczone dofinansowanie pozwoli na znaczne polepszenie usług geodezyjnych, które do tej pory można było załatwić jedynie osobiście w budynku przy ulicy Mickiewicz 24, często stojąc w długich kolejkach. Dwa wydziały, to jest Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zostaną połączone. Przy ulicy Gimnazjalnej będzie przebudowany parter budynku w ten sposób, aby uprościć obsługę petentów. Bo do tej pory to osobno Państwo tutaj kupują wypisy, natomiast wszystkie zmiany z powiatowego ośrodka dokumentacji, całą dokumentację muszą Państwo drugi raz stać w kolejce u góry i tam zakupić materiały, które prowadziło się. Po zmianach będzie to wszystko w jednym miejscu. Dla tych dwóch wydziałów będzie wspólna informacja, wspólny dziennik podawczy. O tych rewolucyjnych zmianach na konferencji prasowej opowiadał starosta Bartosz Kaliński oraz kierownicy Wydziału Geodezyjnego i Kartograficznego Aleksandra Szczygieł i Ryszard Zwierz. No teraz to się zupełnie zmieni. Każdy z mieszkańców naszego powiatu będzie te wszystkie czynności mógł dokonać w zaciszu swojego domu. Będzie mógł w naszym sklepie internetowym e-usługi geodezyjne dokonać stosownych opłat za pomocą przelewu internetowego. Będzie mógł, co bardzo ważne, będzie miał dostęp online do wszystkich stosownych map, do ewidencji gruntów. Będzie mógł zobaczyć, jaki kształt ma jego działka, jakie ma granice, wszystkie stosowne informacje, wszystkie dane, które są mu potrzebne do tych czynności geodezyjnych. No to zdecydowanie poprawi życie naszych mieszkańców, ale również funkcjonowanie bardzo wielu ważnych instytucji. Poprawi to również, polepszy działalność projektantów, geodetów i wielu innych instytucji, które korzystają z naszych zasobów. Co niezwykle istotne, ta dotacja 10-milionowa to są praktycznie w 100% środki pochodzące z zewnątrz powiatu. Czyli po raz kolejny udowadniamy, że nie sztuką jest wydawać pieniądze podatnika, sztuką jest pozyskiwać je z zewnątrz i polepszać tym samym życie mieszkańców na wielu polach. Nie tylko szpital, ale dzięki temu, że mamy te środki zewnętrzne, możemy nasze środki budżetowe przekazać na drogi, na właśnie szkolnictwo zawodowe, czy to jak dzisiaj na usługi geodezyjne. Z tej kwoty 90% pochodzi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Resztę dopłaci Urząd Wojewódzki, to już jest praktycznie sfinalizowane, ta pozostałe 10% z Urzędu Wojewódzkiego. Oraz te dodatkowe 1 200 000 zł, które pochodzi od głównego geodety kraju, to są też również środki Unii Europejskiej pozostające w jego bezpośredniej dyspozycji z tak zwanego programu Cyfrowa Polska. Obsługa petentów będzie odbywać się teraz wyłącznie na parterze budynku. Do tego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych robót remontowo-budowlanych oraz zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia, m.in. mebli. Oprócz tego zakupu sprzętu za te ponad 10 milionów złotych zostaną wykonane dwie bardzo ważne prace, które dodatkowo polepszą funkcjonowanie naszych mieszkańców, szczególnie właśnie w gminie Andrychów i Brzeźnica, gdyż to w tych dwóch gminach mamy zamiar zmodernizować bazę EGIP, ewidencję gruntów i budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w gminie Andrychów i w ramach Cyfrowej Polski w gminie Brzeźnica. No myślę, że dla mieszkańców tych dwóch gmin i teraz i w przyszłości pomoże to sprawi, że nie będzie dochodziło do tych sporów. Często są jakieś problemy graniczne z granicami nieruchomości. No wreszcie te prace sprawią, że w przyszłości takich problemów będą mogli mieszkańcy nasi
uniknąć. Logowanie na ten portal będzie przez ePUAP? To logowanie będzie przez system, który zamierzamy wdrożyć. Ten system, wdrożenie tego systemu jest ujęte w tym projekcie. I także będzie przez ten system. System będzie sprawdzał osobę, która się chce zalogować, będzie sprawdzał poprzez numer PESEL dane osobowe, tak żeby nie było możliwości jakiegoś tam podszycia się obcej osoby pod udostępnienie szczególnie danych osobowych. Natomiast dane, które są dostępne ogólnie, no to nie będą musiały być tam dostęp szyfrowany, będzie bezpośredni dostęp. Będzie to w taki sposób tylko ujęte, że strona sobie wybierze dokumenty, czy zakres dokumentów, które będzie chciała mieć udostępnione, a operator systemu będzie tylko zwalniał te dane po opłacie, dlatego prawo geodezyjne nakazuje opłatę przed udostępnianiem zasobu, więc pracownik sprawdzi, czy opłata jest uiszczona i zwolni te dane, które sobie interesant przygotował w systemie. No w tej chwili na przykład już większość geodetów, których obsługujemy i składają urzędowo, muszą złożyć zgłoszenie pracy geodezyjnej na daną tam jakąś pracę, to już wszyscy prawie internetowo składają i mają dostęp taki do systemu, że przez posiadanie swojego loginu i hasła dostępu do tego systemu mogą wejść do systemu i tam sobie to zgłoszenie zarejestrować. Więc my jesteśmy na tym etapie, że geodeta w tej pierwszej fazie nie musi przychodzić do ośrodka i składać papierowego zgłoszenia, tylko składa go przez internet, zaloguje się do ośrodka, ma numer zgłoszenia, no ale jeszcze jesteśmy na tym etapie, że niestety musimy mu analogowo przygotować dane i wydać potem, jeżeli ich przetworzymy, no to możemy mu wysłać pocztą na przykład, jeżeli to jest papierowe dane, a jeżeli mamy dane cyfrowe, bo mamy też takie dane, że już są dane cyfrowe, no to możemy mu w plikach wysłać te dane. Wszystkie zmiany w ewidencji dla celów podatkowych, które są wysyłane do gminy, wysyłamy już elektronicznie. Z jednymi gminami mamy współpracę na ePUAP-ie, inne gminy sobie żądają, wysyłamy im na maila. Także tutaj już taka droga współpracy, która usprawnia nam to, że nie musimy kopertować, wysyłać i szybko, bo gmina ma to właściwie natychmiast, to takie już pracę mamy podjęte takie czynności. Olbrzymią rewolucją będzie ucyfrowienie i stworzenie dostępu do danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także zdalnej aktualizacji geodezyjnych baz danych. Dzięki stworzonym e-usługom będziemy mogli m.in. wypełnić wniosek, dokonać płatności czy uzyskać dostęp do map i dokumentów bez wychodzenia z domu, co spowoduje znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Proszę. Na koniec przyszłego roku planowane jest wprowadzenie e-usług i częściowe scyfryzowanie zasobów. Całe to archiwum musi być scyfryzowane, czyli praktycznie większość tych dokumentów... To wszystko znajdzie się na internecie. Wszystko to będzie musiało być scyfryzowane. Ale to pozostanie. Papierowe pozostanie. My będziemy dążyć do tego, żeby geodeci, którzy przekazują nam dokumentację, żeby tak samo dokumentację przekazywali w formie cyfrowej. Natomiast baza danych obiektów topograficznych i baza geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu będzie udostępniana sukcesywnie do 2021 roku. Mapy analogowe będą przetworzone do systemu cyfrowego. To ogromny zakres prac, który wykona wyspecjalizowana firma zewnętrzna.